Cześć. Mój czwarty, a w zasadzie mój czwarty wyjazd do Niemiec. Pierwszy raz jestem w Berlinie. Zawsze mnie to miasto przerażało. No i stoję w takim korku sobie tutaj. Jadę do Charlottenburga. To już niedaleko jest dzielnica Berlina. No ale widzicie, jaki korek. Boję się tego miasta, nie wiem czemu. Może dlatego, że kiedyś tak pobłądziłem osobówką i nie mogłem wyjechać. I gdzieś to chyba jakąś traumę we mnie wywarło. No ale do końca drogi, do rozładunku mam 5 km. Niby 8 minut. Jadę na tej nawigacji dla samochodów ciężarowych, także ona w miarę realnie pokazuje czas, aczkolwiek nie wiem, jak mocno uwzględnia korki, ten korek, w którym właśnie stoimy. No, także tak. Zobaczcie, gdzie jestem. Ścisłe centrum Berlina. Przed nami jest rondo z Aniołem. Gadałem przed chwilą z moją spirytorką. Chyba tam będę zawracał, bo do końca nie wiemy, gdzie to jest. To jest chyba jakaś budowa, na którą to wiozę. A tu ani nigdzie stanąć, ani nic. Po prostu jest szok, nie? Jest tak duży ruch. No, masakra. Tu coś budują, tam wcześniej też coś budowali, ale Bismarckstrasse 71, tam gdzie byłem, tam akurat nic nie budowali, nie było żadnych takich tych. Także cholera wie, jak to będzie. Już jestem trochę zestresowany, szczerze. Usrany wręcz, bo ruch jest kolosalny. Gdzieś zawrócić, chyba na tym rondzie zawrócę, bo tu nawet nie ma gdzie stanąć takim dużym samochodem. Jeżdżą tiry, bo jedzie za mną tir, nie? Ja jechałem za gościem z Gorzowa, także tak to wygląda. Ja sobie stanę tutaj zaraz z boku, widzę chyba wolne miejsce, przyparkuję na chwilę, tylko żeby ogarnąć, jak wyjechać na autostradę i tyle, no bo innej możliwości nie widzę teraz. No dobra, to pa.